Witajcie, drogie członkinie i drodzy członkowie, choć myślę, że akurat tym razem to bardziej członkinie niż członkowie, ale zobaczymy. Jak widzieliście w tle i w tytule tego live'a, pojawia się firma Bialkon. Firma Bialkon to jest firma, którą 25 lat temu założyła Basia Chwesiuk z Białej Podlaskiej, a którą teraz prowadzi już nie sama Barbara, ale razem ze swoją rodziną, przede wszystkim z Kubą. Oczywiście z Szymonem także, ale z Kubą, który jest prezesem przede wszystkim. Dlaczego robię dzisiaj live'a o Bialkonie? Robię live'a o Bialkonie, by opowiedzieć Wam historię, która wydarzyła się w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu w środę byłem rano na śniadaniu w Lublinie, a wieczorem byłem na wieczorze w Białej Podlaskiej. I w Białej Podlaskiej opowiadałem o różnych rzeczach, które nauczył mnie dr Wong, których ja się nauczyłem od doktora Wonga. I jedną z tych rzeczy było to, że warto zapraszać do swojego biznesu wspólników, bo wspólnik to nie tylko nowy kapitał, to nie tylko pieniądze, które wpłaca spółce za to, że staje się jej udziałowcem czy akcjonariuszem, ale udziałowiec to także nowe relacje, nowy sojusznik, nowa moc kreatywna, nowe pomysły. I w zasadzie byłem wtedy w mateczniku Bialkonu. Kuba Chwesiuk jest prezesem Towarzystwa Biznesowego Bialskiego. Basia jest w zasadzie inicjatorką powstania TB w Białej Podlaskiej. I na koniec tego speechu zadałem pytanie, czy w ogóle wszyscy wiedzą, że Bialkon jest w trakcie publicznej emisji akcji. To znaczy, że właśnie publicznie przez internet szuka sobie nowych wspólników, z którymi może się rozwijać. I jest to emisja o tyle ciekawa, że Bialkon to firma z 25-letnią tradycją, z sukcesami, która radzi sobie nie tylko dobrze, ale i coraz lepiej i cały czas szuka nowych ścieżek rozwoju, a no, myślę, że rodzina Chwesiuków ma to, co Brytyjczycy nazwaliby track recordem. I po prostu to są odpowiedni ludzie, którzy robią odpowiedni biznes z sukcesami już od prawie 30 lat. Do wyceny podeszli bardzo, bardzo konserwatywnie, to znaczy jest to prawie, że wartość księgowa przedsiębiorstwa. A więc ja prywatnie, gdy sam się zastanawiałem, czy w Bialkon jako drobny akcjonariusz zainwestować, nie miałem wątpliwości, ale nawet gdyby do wyceny podeszli z ułańską fantazją, to kieruję się w życiu zasadą, żeby siać gdzie się da, bo nie wiadomo, co z którego ziarenka urośnie. I gdy zakończyłem ten speech w Białej Podlaskiej i pytałem uczestników, czy wszyscy wiedzą, że Bialkon właśnie jest w trakcie emisji publicznej, okazało się, że nie wszyscy wiedzą. I później tam, mam nadzieję, że w kuluarach Kuba trochę uświadamiał uczestników. Pozdrawiam wszystkie służby na sygnale. I Kuba w kuluarach uświadamiał uczestników, że na www.akcje.bialkon.pl można kupić akcje Bialkonu itd., itd. Ale pomyślałem sobie, a dzisiaj cały dzień spędzam w studiu, nagrywając różne materiały, także i dla Was, że zrobię tego szybkiego live'a, żeby zwrócić Waszą uwagę, że jedna z naszych firm członkowskich właśnie prowadzi otwartą subskrypcję akcji. Jeszcze chyba przez miesiąc czy tam półtora będzie można stać się wspólnikiem Barbary i Kuby. I jest to świetna okazja. Nawet gdybyście mieli sobie kupić kolekcjonersko pojedynczą akcję za 200 zł, uważam, że warto, bo to też jest taka forma powiedzenia komuś, że go doceniamy. A więc zwracam Waszą szczególną uwagę na tą akcję, na akcje.bialkon.pl. Zaraz w opisie filmu dam ten link, żeby był klikalny. A Barbarę i Kubę zachęcam do większej intensywności w informowaniu o tym, że Bialkon otwiera się na nowych inwestorów i małych, i dużych, obojętne.